dzisiejszym odcinku wykonam jedyny na świecie komputer zbudowany z klocków Lego w motywie Lego Fortnite z chłodzeniem wodnym. Koniecznie oglądajcie od początku do końca. Cześć siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i po intro już wiecie, że szykuje się naprawdę gruby materiał. A ten odcinek powstaje we współpracy z Nvidią, LEGO i LEGO Fortnite, czyli Epic Games. Wszystkie rzeczy, które posiadam do zbudowania tego komputera LEGO, nie zmieściły się tutaj na biurku, więc postanowiłem położyć tylko część. I nie będzie to proste zadanie, ponieważ zestawy LEGO, które zakupiłem, są, można powiedzieć, mocno mieszane i bardziej zależało mi na częściach, które się w nich znajdują, żeby spróbować właśnie zbudować obudowę. I ta właśnie obudowa, a bardziej cały komputer, będzie właśnie inspirowany grą LEGO Fortnite. Więc znajdą się tam biurki i co najważniejsze, postaram się przynajmniej zainspirować i wykorzystując te klocki zbudować stworki, które można spotkać w LEGO Fortnite. Zbudowanie całej tej konstrukcji nie będzie łatwe, bo jak wiecie, klocki LEGO mogą się po prostu rozsypać. Ale wasze sprawne oko mogło zauważyć, że czegoś tutaj w tym zestawie brakuje. Dosyć ważnej części. A mianowicie... A brakuje, moi drodzy, właśnie karty graficznej, a do tego sprzętu wlatuje Nvidia GeForce RTX 4080 Super. I teraz mamy komplet. Oczywiście oprócz obudowy, jak domyślacie się, no po prostu będzie ona zbudowana z klocków. Koniec gadania, bierzemy się do roboty. Czas przygotować wszystkie podzespoły do stworzenia naszego peceta. Bez tego nie będę wiedział, jak wielka ma być obudowa oraz jak rozmieścić wszystkie części. Stabilność w tym projekcie to podstawa. Płyta główna musi trzymać się klocków, ale mam na to jeden patent. Zobaczycie później. Aby zwiększyć efekt wizualny oraz wydajność, to na procek od Intela wlatuje specjalny blok do chłodzenia cieczą. W kolejnych etapach zobaczycie, jak taki obiekt wodny powstaje. Cóż mogę wam powiedzieć, mam pierwsze zaskoczenie w tym projekcie, bo jednak jak wcześniej była przygotowana wizualizacja, no myślałem, że będzie wyglądało to trochę inaczej. Obudowa robi się dosyć spora, też przez wielkość karty graficznej, ale i oczywiście zasilacza, ponieważ tu będzie musiał być postument, będzie to podzielone na biomy, na dole ma być taki trochę biom trawiasty, tutaj ma być biom lodowy, a na samej górze biom pustynny, taki delikatnie wymieszany. Mam tutaj kilka zakupionych zestawów, z których będę chciał złożyć takie stworki, potworki, które można spotkać bezpośrednio w grze LEGO Fortnite. Oczywiście pewnie nie uda mi się tego idealnie odwzorować, ale postaram się zrobić to jak najlepiej potrafię. Ale ja spróbuję rozpocząć tą całą przygodę od stworzenia lamy Fortnite, bo widziałem, że takowa w internecie gdzieś tam krąży, więc może uda mi się zrobić coś podobnego. A taki jednorożec myślę, że będzie idealną bazą, aby pokombinować w tej kwestii. Przed rozpoczęciem całej budowy, Prozor, mający smykałkę do 3D, przerzucił mój szkic na wizualizację, aby mniej więcej wiedzieć, w którym kierunku idziemy i jak może się rozłożyć cały projekt. Ja postaram się zrobić dwa ala wilki, jeden brązowy, drugi biały. Dodatkowo kraba, choć pewnie będzie większy niż ten z gry, lamę i nie może zabraknąć szkieletów. Składanie wszystkich stworków zajęło mi kilka ładnych godzin. Nie miałem idealnych, takich samych klocków jak na grafikach podglądowych, ale starałem się, aby były one zbliżone do oryginału. To już zostawiam waszej ocenie. Dojechały klocki, ale zabrałem ze sobą Dominika, mojego syna, który, można powiedzieć, już w tym wieku naprawdę dobrze radzi sobie z klockami i... No, co? I lubię LEGO. Będziemy robić LEGO komputer Fortnite, ale teraz będziemy po pierwsze robić duże. Obudowę całą. Tak. Zaczynamy od podstawy, która musi być dobrze wzmocniona, bo ona jednak będzie trzymała całość. Kwestia dobrze umieszczonego zasilacza, który mimo wszystko musi być dobrze wentylowany z dwóch stron. Dół zaplanowałem, aby był biomem trawiastym i delikatnie piaskowym, pustynnym, z nutką wody. Zaczęliśmy od mieszania różnych odcieni klocków brązowych i tutaj w sumie fantazja grała największą rolę. Dominik dalej tutaj leci z zabudową. Zostawiliśmy na podłodze miejsce na wentylator, żeby to tutaj, no, te chłodzenie dawało radę z zasilacza. Zostawimy teraz tutaj po tej stronie również otwór, żeby też można było i podłączyć kabel i żeby tutaj było dojście przewiewu powietrza. No a tutaj zostawimy już miejsce na kabelki. Zrobiliśmy taką podłogę, trochę taki freestyle kolorystyczny, ale to i tak ale będzie w środku. Wygląda jak piwnica.
No piwnica, będzie taka piwnica. No i zrobiliśmy do tego jeszcze tutaj takie okienko, żeby można było zajrzeć do środka, bo wcześniej na projekcie tego okienka nie było, ale tak będzie można zobaczyć, bo tutaj ukryjemy trochę skarbów. Dominik rozpoczął przygotowania prototypu pierwszego biomu. Lecz gabarytowo koncepcja mogła się nie sprawdzić. Ja w kolejnym etapie rozpocząłem budowę głównej ściany, która będzie trzymała wszystkie podzespoły. Dominik swój etap zakończył, ja tutaj już poleciałem z górą, więc tak, tutaj w środku już leży zasilacz, tak jak wcześniej widzieliście, podłączałem kable, jeden zasilający wypuściłem już tutaj z tej strony, żeby mieć już jakby poukładane, gdzie jaki kabel będzie szedł. Te zostaną ukryte w środku, ale z tyłu ten będę musiał jakoś ukryć. Nad tym jeszcze pomyślę. Teraz temat płyty głównej i jej umieszczenie. Zakupiłem takie specjalne tulejki, które wtapia się w plastik w druki 3D. Roskomat, bardzo Ci dziękuję za ten patent, bo wydaje mi się, że będzie spoko. Więc takie tulejki wtapiam lutownicą, zaraz zobaczycie jak. I myślę, że umieszczenie tej płyty głównej w taki sposób będzie całkiem trwałe. Problem pojawi się tutaj dopiero wtedy, kiedy będę chciał już umieścić na górze chłodnicę z wentylatorami. Bo jeszcze nie wiem, jak ją umieścić tak, żeby się trzymała. Muszę zrobić jakieś wsporniki i to też z Lego. No, jeszcze nie wiem na tym etapie, jak to zrobić. Udało się, płyta główna jest na swoim miejscu i powiem Wam, że mimo wszystko, kurczę, jestem bardzo mile zaskoczony stabilnej konstrukcji. No, wiadomo, no rusza się, no są to klocki, ale jeżeli wszystko złożymy w jedną całość, no to powinno być stabilnie. Najbardziej obawiam się tutaj tych wentylatorów i całej tej chłodnicy u góry, ale jest jeszcze inny problem. Karta graficzna, no, nie należy do najmniejszych. I zobaczcie teraz, co tutaj się wydarzy, kiedy wsadzimy ją w slota. Zajmuje naprawdę sporo miejsca. Bardziej obawiam się po prostu o to, że tutaj troszeczkę już mamy mniej miejsca na pokazanie wszystkich innych elementów, a konstrukcja im będzie wyższa, tym będzie mniej stabilna. Więc muszę pomyśleć, albo wysuniemy platformę do przodu troszeczkę, żeby było więcej miejsca na różnego typu elementy z Lego Fortnite, albo nie wiem. Jak już wiecie, karta graficzna, jaka wleciała do tego zestawu, to Nvidia GeForce RTX 4080 Super. I tutaj warto wspomnieć o Ray Tracingu i DLSS 3. Technologie, które wprowadzają wizualny i wydajnościowy świat gier na całkowicie inny level. Dlaczego? Ray Tracing to technologia renderowania grafiki, która symuluje sposób, w jaki światło przemieszcza się w przestrzeni i odbija się od różnych powierzchni. Dzięki temu obrazy generowane w grach i aplikacjach 3D wyglądają znacznie bardziej realistycznie. Na przykład światło, cienie, odbicia i przez przezroczystości obiektów są o wiele bardziej zbliżone do rzeczywistości. Ray Tracing pozwala tworzyć efekty wizualne, które były trudne do osiągnięcia tradycyjnymi metodami renderowania. Technologia ta jest szczególnie popularna w nowoczesnych grach, ponieważ podnosi jakość grafiki i sprawia, że wygląda bardziej naturalnie. Natomiast DLSS 3 to technologia, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do zwiększania wydajności gier komputerowych. Analizuje obrazy generowane w grze i inteligentnie je skalibruje, poprawiając jakość grafiki przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia sprzętu. Dzięki temu gracze mogą cieszyć się wysoką rozdzielczością, płynną rozgrywką i większą liczbą klatek na sekundę, nawet na mniej wydajnych komputerach. Czyli w skrócie, Ray Tracing zapewnia realistyczne efekty świetlne, a DLSS 3 poprawia płynność i jakość grafiki, jednocześnie zmniejszając obciążenie sprzętu dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Obie technologie sprawiają, że współczesne gry wyglądają lepiej i działają płynniej. Jeżeli chcecie poznać bliżej inne technologie Nvidia, to zapraszam Was do linku w opisie. Po zamontowaniu rezerwuaru przyszedł czas na górę. To element, o który bałem się najbardziej. Na szczycie muszę umieścić dość ciężką chłodnicę, która będzie jeszcze wypełniona płynem i dołożę 3 wentylatory. Wykonałem specjalne wsporniki, które mają zapobiec przechyleniu konstrukcji, ale nie wiem jeszcze, czy to wystarczy. Miejmy nadzieję, że balkonik nie runie na resztę sprzętu. Także zdecydowałem się na przebudowę piwnicy. Po dłuższej analizie byłby problem z przedstawieniem wszystkich przygotowanych wcześniej elementów. Zaczyna nabierać to naprawdę fajnego wyglądu. Dół
Tutaj mamy biom zimowy, na górze będzie taki bardziej pustynny, a na dole jest taki zróżnicowany. Trochę zieleni, trochę takiego pustynnego z piachem. Teraz będę przechodził do wstawiania różnego typu ozdób. A mam tutaj masę jakichś takich zielonych, pomarańczowych, brązowych tematów roślinnych. Ozdoby dały kolejnego levelu dla całego customowego kompa. Zrobiły klimat i wypełniły pustki. Musiałem też pomyśleć, co zrobić z kablami i jednak jeden z nich od zasilania płyty głównej wypuściłem poza obudowę. Starałem się go ładnie ułożyć, żeby nie zaburzył koncepcji, a na drukarce 3D wrzuciłem projekt logo LEGO Fortnite, ponieważ na biomie pustynnym na samej górze podkreślimy nasz cały mod. Wrzuciłem już sporo dodatków, resztę wrzucę dopiero wtedy, jak skończę chłodzenie wodne. Wszystkie wyginanie rurek, bo trochę jest tam mało miejsca i nie wiem, czy wszystko uda się tak, jak chciałem. Nie powiem, trochę pod poczole leciał, gdy przygotowywałem cały obieg. Bałem się, aby nic się nie posypało. Niby cały obieg nie jest trudny, bo to tylko chłodzenie na procesor, ale jednak obawy przed delikatnym trąceniem były dość duże. Zdradzę Wam, że chłodnica na szczycie nie jest przykręcona, co zwiększa ryzyko, ale co to by była za zabawa, gdyby wszystko szło łatwo i przyjemnie. I żeby nie narzucać sobie koloru, to do środka wleję przezroczysty płyn, a będziemy sobie wszystko korygowali już podświetleniem na bloku procesora i również na pompie, znaczy rezerwuarze od pompy. No i chyba będzie. Możemy zalewać. Jak możecie zobaczyć, działa. No jeszcze nie do końca, no trzeba podłączyć monitor, zainstalować system, ale bardziej chodzi mi o cały obieg. Jest on jeszcze mega zapowietrzony, ale żeby to dobrze odpowietrzyć, muszę zainstalować system, a przynajmniej w BIOSie zmienić ustawienia pompy, bo ona teraz chodzi na dosyć wysokich obrotach. Teraz miałem taką rozkminę, gdzie umieścić przycisk. Chciałem, żeby był w takim ukrytym miejscu i wstawiłem go tutaj, ale żeby nie rzucał się na samym początku, to wymyśliłem, że na jego czubek przykleję tutaj pająka LEGO i dopiero po wciśnięciu tego pająka będziemy mogli odpalić kompa. I zobaczcie teraz, jaki bajer. Wciskamy pająka i odpala się komputer. No i tutaj tą podstawkę od karty graficznej podświetliłem jeszcze LEDami w środku i też drzewo, żeby podświetlić to, co się będzie działo tam na dole. A drzewkami zasłonimy tamte kable. Możliwe, że w trakcie oglądania tego filmu przeszło Wam przez myśl: czuga, ale dlaczego używasz ludzików, które są ze standardowych lub innych zestawów LEGO? Czemu nie użyjesz z LEGO Fortnite? Ponieważ takie już są dostępne. Już Wam odpowiadam na to pytanie. Ja cierpliwie czekałem. Czekałem na jeden z premierowych zestawów LEGO Fortnite, Battle Bus, gdzie mamy tutaj masę figurek właśnie związanych z LEGO Fortnite. I to nie jest jeden zestaw premierowy LEGO Fortnite, ale o tym za chwilę Wam powiem. Słuchajmy tego Battle Busa i zobaczmy, jak wyglądają figurki. Jak wiecie, niedawno premierę miały nowe zestawy LEGO Fortnite. Jednym z nich jest Battle Bus, który właśnie składam. Do wyboru mamy także lamę zaopatrzeniową, skórkościec czy dur burgerownia. A jak wiecie, nie mogło zabraknąć takiego oryginalnego akcentu w tym projekcie. Battle Bus z Fortnite'a jest gotowy. Powiem Wam, że ten zestaw wygląda naprawdę fenomenalnie. Dodatkowo jeszcze te wszystkie figurki, które za chwilę trafią do naszego Fortnite'owego komputera. Dostawiajmy do naszego komputera i zapraszam Was na finalną prezentację. Mój wielki projekt ukończony. Komputer, który powstał razem z Nvidia, LEGO i Epic Games, ujrzał światło dzienne. Motyw LEGO Fortnite. Nie boję się określić, że jest to jedyny taki komputer na świecie i jestem z niego mega dumny. Gdybym miał podsumować czas, to spędziłem nad nim nieprzerwanie ponad 2 tygodnie, przebudowując i planując cały custom. Ten komputer na pewno zapisze się na szczycie moich customowych projektów. Mam nadzieję, że również Wam się spodoba i zostaniecie ze mną na dłużej, subskrybując kanał, wciskając dzwonka i koniecznie napiszcie w komentarzu, co sądzicie o takim kompie. Łapka w górę mile widziana, zobaczcie poprzedni materiał. Na razie, trzymajcie się, cześć!